Byłaś kiedyś w trójkącie? Myślę, że nie jeden raz. Wychodzę w samym bikini i majtkach. Robię to specjalnie dla siebie, bo czuję, że mnie to jakoś wyzwala. Jestem ciekawa, jakie to jest uczucie, bo ja mam dużo kompleksów. I tak się wstydziłam przekląć na głos, że pamiętam, że musiałam ćwiczyć w domu przed lustrem te przekleństwa. Ktoś Powiedz mi, bo nie wiem, szukujące. czy ty możesz to powiedzieć, z kim ty no. miałeś konsultacje wizerunkowe przy płycie. Ona mi uświadomiła, że ja błąd w moim wizerunku popełniłam, bo ja miałam i gorset. I Moim dużym marzeniem jest, żeby na przykład tak na chwilkę móc jej powiedzieć, chodź, mama na koncert, zobacz. Niesamowite. Mm. Tak, ja też się... Um... Mar... Nie. <laughs> Nie spodziewałam się takiego finiszu. <laughs> Partnerem odcinka jest Lipton, producent owocowej przyjemności, którą możesz pić tak jak lubisz. Na ciepło, na zimno z kostkami lodu. A przede wszystkim na okrągło. Odkryj wyjątkowe, owocowe połączenia herbatek Lipton i po prostu oddaj się chwili przyjemności. Bardzo lubimy ludzi bezkompromisowych, odważnych, takich, którzy mm, lubią wyrażać głośno swoje zdanie i nie boją się reakcji. I taką postacią bez wątpienia jest Marys Polski. Dzień dobry. Hello Cześć. very much. Super entre. Bardzo mi miło. <gry> bardzo się cieszymy, że do nas zawitałaś w końcu. Tak. I oglądam wasz trójkąt i też chciałam oh. w tym trójkącie być, więc cieszę się A bardzo. A byłaś kiedyś w trójkącie? Myślę, że nie jeden raz. Gramy w trójkącie. Ja, mój gitarzysta i webrniarz Karol Szczygioną Wikos. Pozdrawiam. Tak, sprytnie, bym sprytnie Tak, nie, no, tak, no, ale jest to odpowiedź na pytanie jak najbardziej. No, kiedyś w dułecie graliśmy, ale jednak w trójkącie jest lepiej. No nie, Agnieszka. Tak, ze, 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 zdecydowanie. A co tobie sprawia przyjemność? Buty, buldagi francuskie i chyba miłość. A, to, to jest ciekawy <try> zestaw w ogóle. Co u ciebie słychać? Erotikera cały czas e, gra i to całkiem nieźle, ale zaczęłaś też... I w zasadzie ustaliłyśmy, że od tego chciałbyśmy zacząć. Tak. Czas na show Drag Me Out, mm -hmm. który właśnie ruszył. I e, ja ci muszę powiedzieć, że obejrzałam sobie ten program. O, i co? E, I tak płakałam ze wzruszenia. Naprawdę? <laughs> Przy każdej metamorfozie, naprawdę. I mnie tak to zaskoczyło, bo, bo było w tym coś... E... Było w tym coś takiego poruszającego, wiesz, mocno i nie wiedziałam, że to zrobi na mnie takie wrażenie i że ja będę tam, e, jak patrzyłam na, na Kasię Skrzynecką, zwłaszcza która ogląda swojego męża kulturystę, który nagle wychodzi na tę scenę jako zjawiskowa kobieta i e, e, niesamowite. Bardzo dobre wrażenia. To prawda, że ja też się nie spodziewałam, że będąc tam, oglądając te występy na żywo i wiadomo też skupiając się, że jednak muszę po każdym występie wyjść, y, też zrobić swoją robotę prowadzącej, którą nigdy wcześniej nie byłam. Jest to dla mnie absolutna nowość. Byłaś, byłaś. Fryderyki robiłaś. Fryderyk, Liczą nie, yeah, Ale to był dla mnie zupełnie nowy format. Jestem sama, nie mam ciebie. Czy właśnie Marcina Prokopa u, u boku, którzy mnie tam szturchną, powiedzą dobra, idziemy teraz, robimy to i tamto. Więc byłam bardzo skupiona, ale oglądałam też te występy z taką ciekawością yy, i też wzruszeniem, no bo właśnie Marcin łoputki, o którym mówisz, yy, ciekawe było to, że jak rozmawiałam z nim na, yy, w kuluarach i y on był właśnie w tej swojej jakby prywatnej masce, to był bardzo takim nieśmiałym, skrytym, yy, poważnym człowiekiem. A kiedy wychodził w tej roli drag queen, to on naprawdę do końca był cały czas w tym takim tak. uśmiechu, wdzięku i to mnie też wzruszało i zauważyłam, że sześć odcinków, więc niby niedużo, ale ja się tak Wkręciłam, że mi potem przykro było, jak zaczęli odpadać, bo tam w pewnym momencie zaczynają drużyny odpadać. Okay, od którego odcinka odpadają? Od trzeciego. Teraz okay. są pierwsze dwa takie, intro introdukcja wszystkich uczestników. No i potem faktycznie jest tak, że się pojawiają te łzy i wzruszenie, i to nie jest takie pod y teatr y telewizji, tylko wszyscy tam to przeżywają. No i entuzjazm w ogóle też i to takie poruszenie Andrzeja Seweryna, który y no, widzę, że tak jest tam po prostu na 1500%. To jest wszystko, robi wrażenie, A co tym myślisz? No, ja myślę, że to totalnie robi wrażenie, ale to też jest jakaś taka nowość, której u nas na rynku nie było, no bo były te formaty zagraniczne. Tak. E, czy ty, jak usłyszałaś, że masz to prowadzić, czy padła propozycja, to od razu byłaś na tak? Od razu. No, bo to jest chyba Twój klimat. Bo... A ja też, jak usłyszałam, że na z Polski sobie pomyślałam, kupiłam no. <laughs> Nie widzę siebie, szczerze mówiąc, gdzie indziej. Ja też się tym nie zajmuję na co dzień I, i zawsze będę mówić, że muzyka to jest pierwsza rzecz, którą robię. Granie koncertów, pisanie piosenek, a prowadzenie programu to jest zupełnie inny świat. Przekonałam się o tym teraz przez te dwa miesiące, jak siedziałam cały czas w studio i tam byłam na planie. I kiedy padła taka propozycja, że jest show od Drag Queens, no to ja myślę sobie, przecież to nie jest przypadek. To brzmi. Brzmi, jak właśnie coś dla mnie, jeszcze szczególnie teraz, kiedy ja wydając płytę Erotic era i wobec mówiłam o tym, że to jest taka płyta na 30 urodziny, która ma spełniać wszystkie jakieś takie właśnie marzenia, których wcześniej bym nie spełniła, czyli y, hasło chce mi się wszystkiego, które jest przy tej płycie. Y, Obejmowało właśnie jakieś takie rzeczy, że jak mi znajomy zaproponuje, chodźmy, skoczmy na bungee, to ja to zrobię. Y, koleżanka w lato mi powiedziała, chodź idziemy na poldens poszłam. I tak samo było z tym Drag Me out, kiedy padła propozycja, pomyślałam sobie. To przecież to jest zajebiste i muszę, muszę się sprawdzić. Był oczywiście też casting. Zastanawiałam się, czy ja się w ogóle do, do tego nadaję, ale chyba tutaj też na moją korzyść zadziałało to, że świat Dragu jest taki frywolny, jest taki przerysowany. Te wszystkie uczestniczki Kolorowe. tam są tak. po prostu bezczelne, pewne siebie i, i dzięki temu ja też się tam nie czułam yy, przestraszona, tylko yy, wiedziałam, że mogę w razie co wszystko powiedzieć i nikt się na mnie krzywo nie spojrzy. Super to było i jest to. Program o tolerancji. Czuję to. bo w Czujesz, każdym że to jest program, który ma misję? Tak, czuję. Mm -hmm. y wiem, że na przykład można byłoby powiedzieć, o, tak sobie tylko gadają, dorabiają otoczki do programu rozrywkowego. Ja się z tym nie zgadzam. Ja czuję tam taką misję. Kiedy ogłosiliśmy, że, że właśnie u mnie na mediach społecznościowych, w mediach społecznościowych, że ja będę prowadzić, no to moi y ludzie z Polski, którzy w dużej mierze wywodzą się z tej społeczności LGBT, bardzo takim murem stanęli. I powiedzieli, że wow, wreszcie coś w Polsce, co nas doceni, co pokaże szerszej publiczności, że to, to nie jest underground, że my jesteśmy też fajnymi, normalnymi, kolorowymi ludźmi, którzy robią sztukę. No i też od razu dostałam też takie wsparcie, że Mary, pamiętaj, że jak będzie niezrozumienie, hejt na ten program, to my jesteśmy też z tobą murem. Więc ja czułam, A to chyba miłe takie, misję. prawda? Wiedzieć, że ma się taką społeczność za sobą. To miłe i od początku, jak robię muzę, to czuję, że się w, jak w jakiejś symbiozie spotkaliśmy z tą społecznością, dlatego też tym bardziej Drag Queen myślę sobie program dla mnie, no bo tak i w poprzednich klipach zapraszałam przecież Shady Lady czy Chimere, które biorą udział w programie, do, do teledysku, grały y, mnie sprzed innych y, R z innych płyt i się super dogadywaliśmy i tak zawsze czułam, że to jest jakiś taki mój świat, że gdzie jak nie tam prowadzić y, program czy wyjść w jakiejś cykinowej kietce i świrować. Ale myślę, że on może coś tak realnie zmienić? Że może trochę otworzyć ludzi, którzy są jeszcze pozamykani? Że... Myślę, że tak. Bo sam Tomasz Karolek, który jest tam no właśnie, w zasadzie w tym programie, przykład. powiedzmy, że najgłośniejszym nazwiskiem według niektórych, i tak zawsze był na świecznik brany, że, mhm. że bierze udział w tym programie. Sam się do tego w pewnym z wywiadów, ale też w programie przyznał, że on wcześniej trochę obśmiewał tą sztukę dragu i trochę jej nie rozumiał mm -hmm. i że będąc w tym programie dopiero skumał, jak trudne to jest, żeby się tak e, wsiąść w rolę kobiety, pomalować, wyjść na scenę w obcasach, zatańczyć i skumał też, jak e, sam to mówił, jak te drag queen e, to przeżywają i ile to dla nich znaczy ta, ta sztuka dragu, bo to w zasadzie dla każdego z nich jest jakaś misja. Chimera e, misję ma w postaci metamorfoz make-upowych, ale na przykład twoja stara jest totalną aktywistką która chodzi na marsze, organizuje różne spędy i dla niej na przykład ten program to jest takie też podkreślenie, że jestem z wami i wspieram i po prostu swoją misją dragową chcę być z tymi ludźmi. Więc Tomasz Karolak jest dla mnie takim przykładem że ten program zmieni podejście do i dragu, i do queeru. Mhm. Yy, szczególnie, że on sam się do tego przyznał, co może też dać widzom takie, takie pole do myślenia, kurde, skoro on też miał wcześniej wątpliwości, a zmienił zdanie, to może i ja zmienię? Ja mam nadzieję, że tak Myślę, będzie. Myślę, że to jest, że to ludzi nie wie, ani co to jest drag tak naprawdę, ani queer, więc to też na pewno po prostu m, pokaże. Też na przykład Spokojanie. nasz bębniarz Karol Szczygieł, y, 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 który mówi, że wcześniej absolutnie nigdy nie był w tym świecie, nie był nigdy na żadnym... Y, pokazie dragu. Mówię o nim, bo, bo po prostu jest z mojego bardzo bliskiego otoczenia i sam widzę, jak przez to, że ja biorę udział w tym programie, zmienia swoje zdanie, poznaje ten świat i wzięliśmy go na imprezę do klubu właśnie, w którym był drag show z okazji wydania mojej płyty. Trzy drag queenki wcieliły się w różne moje właśnie ery. To było takie doświadczenie jak, wiecie, wehikuł czasu i ten nasz Karol właśnie zaproszony jako zespół Chodź Zobacz mówi, że on nie, nie zdawał sobie sprawy, że to w ogóle na tym Polega, że to oprócz przebrania jest też za tym jakaś cała teatralna otoczka. I tak myślę, że skoro mój rówieśnik y, nie wiedział, to ile jest osób Twój w Twój rówieśnik swojego świata. Z mojego wiesz, który świata. Jest bardzo otwarte, tak? No i się też przekonał, mówi że to yy, mówi fajne to no myślę a, że to będzie edukowało ludzi po prostu bardzo mocno też a co Tobie się w tym świecie najbardziej podoba ta przaśność, przerysowanie, <laughs> yy, która wiem że tak jak i w mojej twórczości jest pewnym środkiem żeby zwalczyć własne kompleksy, bo jak się spotka właśnie drag queenki już w swoich własnych ciuchach bez make-upu, to każdy z nich to jest bardzo nieśmiały, skryty, yy, wrażliwy chłopak i myślę że to co mnie tam w tym programie tak zaskoczyło, to to, że właśnie faktycznie to, że wyjdziesz w długich paznokciach, w bluzienie i chuj, pomalujesz się, włożysz obcas w kształcie penisa na przykład, zrobisz coś po prostu szalonego, to to dodaje. Spójrz, yy. tam, no, ja tego nie zauważyłam. Yes. <laughs> Erotik era na pełnej, ale no naprawdę zauważyłam, że, że to ma taki sens, że ta trywialna, taka wizualna sfera, którą drag queen w zasadzie używają jako środek wyrazu, pomaga bardzo w, w jakimś zabiciu kompleksów. Ty właśnie fajnie rozpoczęłaś teraz ten temat kompleksów i takiej trochę zmiany, że właśnie daj, coś ci dodaje odwagi, bo o tym też pisałaś w swojej książce mm -hmm. i generalnie w ogóle to się bardzo pojawiało w Twojej twórczości, w Twoich wypowiedziach i tak dalej, że ty tak naprawdę masz takie dwie osobowości. I tak jak Z Agnieszką rozmawialiśmy ale. przed rozpoczęciem nagrania, to trochę wszystkie tak mamy. Że z, jednej, <laughs> że z jednej strony scenicznie jesteś bardzo otwarta, odważna, ale jak już trzeba zrobić rezerwację w restauracji, Albo to już sam jest problem. To serwis do pokoju. Tak, to już, już <laughs> robi, się, robi się problematycznie. Śmieją się ze mnie właśnie chłopaki z zespołu, że, mm. y, że na scenie potrafię powiedzieć wszystko i lubię to robić i nie mam w ogóle barier, a kiedy przyjdzie właśnie zapytać na stacji benzynowej, czy może jest cola zero zamiast tej z cukrem, to już wysyłam no i co? Sajcie się zapytać. Ja też tak zawsze tak, robię. Jeszcze, jeszcze jestem e, typowym facetem, jeżeli chodzi o pytanie o drogę. Nie, zaraz znajdę, dobra. Tak, 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 tak. Dla mnie to jest e, takie przekraczanie barier. Teraz jak mam trasę do ery płyty, no to wychodzę w samym bikini i majtkach. Robię to specjalnie dla siebie, bo czuję, że mnie to jakoś wyzwala. Jest to jakiś okay. mój ekshibicjonizm może, bo teksty są mocne na tej płycie i czuję właśnie, że kiedy się już rozbiorę do prawie tych właśnie... Tych tekstów i pokażę to moje ciało, którego czasem bardzo nie lubię, czasem po prostu patrzę się w lustro i myślę, że to bym zmieniła, tamto bym zmieniła. I potem ta wizja, że ja wyjdę w tych całych moich kompleksach właśnie do ludzi i im zaśpiewam te wszystkie moje takie przemyślenia, to mnie jakoś wyzwala. I ostatnio miałam takie właśnie, taką refleksję, że im bardziej goła jestem na scenie, tym jest mi lepiej. To no dziwne. A jak to jest potem w zderzeniu na przykład z komentarzami, bo wiem, że wiele osób cię zawsze wspierało, wspiera i wiadomo, o, o tej społeczności bardzo dobrze wiemy, no ale pojawiają się też osoby, które na przykład robią zbliżenie, nie wiem, na, twoich, na twoje pośladki, rzucają zdjęcia i w jakiś określony sposób komentują. Czy to dalej dla ciebie jest wyzwalające, bo masz to przynajmniej za sobą i jakby, że jesteś już odarta ze wszystkiego, w związku z czym, no, nikt ci więcej niczego nie powie. No już, mhm. już zostało to powiedziane i koniec, tak? Czy jednak cię to rusza w jakiś sposób? Ciekawe jest to, że kiedyś bardzo mnie przejmowały takie komentarze, nawet jak był to jeden komentarz, naprawdę na dziesięć, który... Yy, Komentuje mój wygląd i go krytykuje, że ja, na przykład, jestem za gruba albo za brzydka na taki strój, albo że kobiecie nie wypada, właśnie, pokazać nie wiem, tego i owego. A to było za czasów płyty Dekalog z Polski, gdzie ja byłam o Grzeczna. wiele mniej śmiała. Grzeczna, właśnie. Tak, nie w stosunku do tego, co teraz. I, I naprawdę czuję, że też byłam inną osobą w głowie, bardziej, bardziej nieśmiałą i, i jeszcze bardziej zakompleksioną. To to mnie potrafiło bardzo ruszyć. I yy, chyba właśnie to, że stałam, zaczęłam w twórku. W tych całych swoich performance'ach z tym w głowie walczyć, to naprawdę mnie jakoś uleczyło, że teraz, jak widzę takie komentarze, a jest ich o wiele więcej, o później erotik, erotik takich typu, że ale szmata, pokazuje dupę, to się sprzedaje, no po prostu takie bardzo poniżej pasa komentarze bez ładu i składu, to mnie to wręcz satysfakcjonuje i daje taką, takie paliwo do działania, że jednak mamy cały czas yy, problem z taką akceptacją, że ktoś robi, co chce, wychodzi na scenę, jak chce i, i mnie to jakoś tak napędza, czyli że skoro... traktujesz to jako prowokację w pewnym sensie tak, z twojej strony. Tak, to coś trzem, takiego, że... że ach, okej, okay, czyli jednak jest ktoś, kto jeszcze nie ma w głowie tego luzu, musimy dopalić więcej, żeby żeby po prostu pokazać społeczeństwu, tak. że kurde, no każdy ma Nie, ciało to, jest przykład, i... to jest słuchajcie, super. I to, i jestem ciekawa, jakie to jest uczucie, bo ja mam dużo kompleksów e, i e, nie mam poczucia, że jestem wezwolona i na przykład nie lubię nosić spódnic, bo mam pomarszczone kolana, których nie lubię i, 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 e, i podziwiam ludzi, którzy jakoś tak otwarcie podchodzą do swojego ciała i. No dla mnie to jest taka pewna różnica między tym, że ja... Bo ja bym nie chciała być pod, pod łatką ciało pozytywności, że ja tutaj tylko to orędzie i, no tak. i koniec, tylko, tylko też chciałabym ten seksapil, tą erotykę jakby bo wyzwalać. To jest seksy. Tak, ale wychodząc na przykład właśnie w tym... Teraz mam taką kreację cykinową, majtki, cykinowy stanik i widzę na zdjęciach czasem, że, że no, no te moje kompleksy, które mam, one są tam na tej scenie, ale z jakiegoś powodu właśnie zmierzenie się z nimi przed publicznością i nawet tu po prostu fałtka fupałtka, tekst z książki, yy, czy, czy nie wiem, czy moje za yy, jakieś tam za krótkie, za długie włosy, to naprawdę mi to pomogło nie przejmować się komentarzami. I może to jest jakiś sposób. Czyli to jest po prostu wyzwalające, jakiś taki katarzy dla ciebie. Tak, które wiąże się z dużą potem satysfakcją. To jest trochę chyba jak, nie wiem, zjechać z rollercoastera albo skoczyć na bungee, na którym jeszcze nie, nie skoczyłam akurat, ale że boisz się, nie wiesz za bardzo z czym to się wiąże, myślisz sobie, ale debil, debil, nie rób tego, nie rób tego, ale potem jak to zrobisz? A to nie jest jakiegoś y, y, rodzaju uzależnienie od adrenaliny, jakichś takich bodźców? <laughs> Może, ja w ogóle lubię, jak widzę, że w sztuce, czy na jakichś wystawach, czy w filmach, czy w muzyce ktoś tak przekracza granice, czasem nawet granice smaku, ale po coś to robi. I, I nawet właśnie to pokazywanie golizny, które momentami może bywa niesmaczne, mnie kręci. Ale zatrzymujesz, tak wtedy przykuwa wzrok, prawda? Tak nie. Że, że widzisz, ale patrzysz. Ja, ja to rozumiem. Właśnie to cały czas myślę o tym, że na przykład ja nie mam problemu, znaczy mam, ja też lubię prowokować, tam, lubię denerwować czasem. Tak Bardzo Lubię, wsta, lubię wsadzić Bardzo nie, i nie, i nie, w nim Nie Bardzo lubisz. Jesteś tym dobrym. Wykryty talent. I, I nie mam problemu z, z, z tym, że, że ktoś coś napisze, ale bardziej mam, że że mnie się to nie podoba. nie... Czyli blokady własne. Tak, że jakieś takie. Autokrytyka, tak. której też mamy mnóstwo, i właśnie potem sobie myślę. Może to już się stało obsesją, że potem myślę: aha, skoro to ci przeszkadza, no to zróbmy z tym rewolucję i sprawdźmy, co się wydarzy. I może też, no nie wiem, kiedyś byłam taką dziewczyną, która jak yy, dostała się do punkowego zespołu, miałam 16 lat, i była piosenka, którą trzeba było zaśpiewać, i był tam tekst, coś tam ja pierdolę. To ja byłam tak y, zestresowana i tak się wstydziłam przekląć na głos, że pamiętam, że musiałam ćwiczyć w domu przed lustrem y, te przekleństwa, żeby nie wychodzić jak jakiś y, nienaturalny człowiek. I to myślę, że są bariery. Teraz uwielbiam przeklinać. Uważam, że to jest wręcz tak. Triggeruje, że jak jest przekleństwo, to ono zawsze jest jakimś punktem zwrotnym wypowiedzi, jest jakimś rozładowaniem atmosfery, więc może też właśnie dlatego poszłam w tą stronę, bo wcześniej mm -hmm. wydawało mi się to takie bardzo zawsze niewygodne, niegrzeczne. No bo Veroticera rzeczywiście lecisz po bandzie e, i tekstowo i tak dalej. W muzycznie świetna jest ta to wiesz, bo ci to mówiłam Dziękuję. już i, no, i kawał rewelacyjnej roboty, e, a tekstowo ty po prostu już zera kompromisów masz i wszystko kawa na ławę i wywalasz. I zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo ty masz super relacje z tatu, to wiemy, tata urodzony, 9 czerwca, bliźniak. Tak. Tak, dokładnie. E, bo ja też jestem z 9, się śmieję, że zawsze sobie składam życzenia. E, i, e, I wiesz, bardzo jesteś blisko ze swoim tatą. Siłą rzeczy twój tata słucha tych tekstów, co Przychodzi na koncerty. Przychodzi na koncerty. E, dalej mieszkacie razem? Nie. Nie mieszkacie już razem. Okej. Okay. No to jesteście bardzo blisko. Czy gdzieś tam miałaś takie poczucie lekkiego na przykład speszenia się? Czy cringe'u może? Nie cringe może nawet nie, tylko takiego, że wiesz, no... Czy wstydziłaś się puścić, tak. No właśnie. Śmieszne jest to, że chyba moja mama nas tak przygotowała, i mnie, i mojego tatę, że te tematy są owiane zerową tajemnicą, bo moja mama jak jeszcze żyła i projektowała ciuchy, to oprócz marki takiej komercyjnej robiła bardzo szalone rzeczy takie do domu. I, to, i ona miała jakąś taką obsesję na punkcie właśnie cielesności, uwielbiała rysować, nie wiem, części ciała, czy właśnie tak jak ja teraz przychodzę w zafascynowana genitaliami. Ludzkimi mam Wszędzie arys... penisy. Wszędzie penisy, tam waginy. Uważam, że to jest jakaś, nie wiem, moja ostatnio przy Erotic Erze fascynacja. Mama na przykład potrafiła stworzyć y, leginsy, na których malowała właśnie podobizny jakieś y, faliczno-penisowe i to było super śmieszne. Jakoś mówiła, że po prostu musimy mieć wszyscy luz i że to y, ciało jest jedno, każdy ma, ma ciało. I jakby mam wrażenie, że mój tata jest już z tym tak zaznajomiony i tak y, jakoś ma y, chyba na ten temat Luz, że nigdy nie odczułam, żeby on się peszył, ani ja też się nigdy przed nim nie spieszyłam. Yy, może bardziej się stresuję, kiedy mój tata, nie wiem, yy, miałby mnie usłyszeć grającą solówkę na gitarze albo na skrzypcach, okay, bo czyli tata jako sposób. muzyk jest dla mnie takim właśnie autorytetem. Yy, jako basista, że, że zwrócił uwagę na jakiś mój błąd muzyczny, ale merytorycznie, jak widzę go, że jest na koncercie w koszulce In My Erotic Era, to myślę sobie, że to chyba dlatego, bo mama też taka była i on to rozumie, że ja chyba też trochę chcę być jak ona i on to chyba okay. bierze tak w całości. No, nigdy z nim nie gadałam o tym, że emerytum masz. 69. O, o, <laughs> Więc y, czasem nawet też myślimy, żeby razem coś pograć, żeby, żeby wszedł, do, był przecież w klipie do Marii przed ołtarzem moim prawdziwym y, tatą prowadzącym mnie w stroju waginy do ołtarza. Mój tata ma luz. Piękny ten strój. <laughs> Piękna Bogina. Jeździ z nami na koncerty, Jezu, jest to ciężka w ogóle instalacja, ale jak wchodzę w niej na scenę, czuję jakiś po prostu taki moment, jakbym robiła, nie wiem, coś dla siebie, dla dziewczyn, że po prostu. Ale ty w ogóle jesteś w takim dobrym momencie, bo ty bardzo teraz rozkwitłaś i w ogóle bardzo Twoja kariera też nabrała tempa. Dużo się zaczęło dziać. Ja mhm. pamiętam wiesz Twoje początki i, i pamiętam jak ci było ciężko, jak musiałaś też walczyć o przetrwanie, o, o, o to, żeby utrzymać mhm. się na powierzchni, ale żeby dotrzeć do szerszej publiczności też ze swoją sztuką. A teraz jest tak, że wiesz, no, idzie ci świetnie, praktycznie bywasz na wszystkich ważnych wydarzeniach, jesteś tam, grasz. Jak również no, masz swój program teraz wiesz mhm. i w telewizji, wydałaś świetną płytę. Jest Ciebie dużo, czy odczuwasz to rzeczywiście sama sobie? Chyba fakt, że wiele, wiele lat się w moim życiu dużo rzeczy nie udawało, i te marzenia o zrobieniu wydaniu płyty, o tym, żeby właśnie nie wiem, zagrać support przed jakimś ulubionym artystą polskim. Wiele, wiele lat trzeba było w moim przypadku próbować, i spotykałam się z odmowami, porażkami, tak jak zresztą powiedziałaś Gabi. Pamiętam, że byłam u ciebie przecież i w programie 100 lat temu ze swoją pierwszą płytą, a potem na premierze płyty Dekalog z Polski tak zgodziła. Się poprowadzić i to był taki malutki węcik i y, zawsze miałam takie podejście, że przez to, że i tak długo na to bardzo czekałam, zgłaszałam się na różne festiwale, przeglądy muzyki rockowej, to teraz mam taki stres, że y, nie umiem zauważyć, że teraz się dzieje bardzo dużo, bo wiem, że to jest kwestia bardzo zmienna i trzeba cały czas hmm. po prostu y, pracować nad tym i, i to jest w zasadzie jak taki właśnie roller coaster, więc czuję teraz, że się bardzo dużo dzieje, bo nie powiem, że nie jestem z tego powodu no, turbo szczęśliwa, ale też y, nie umiem na to tak spojrzeć, że o kurde, teraz to jest świetnie, tylko cały czas mam z tyłu głowy y, walka, takie coś, walka, co miałam walka, od wielu lat, tak. że raz się udaje, a raz potem znowu trzeba poczekać na swój moment. Ale czy trudno się tym cieszyć tak na bieżąco, bo to też bo jak się osiąga jakiś sukces, to właśnie najtrudniej chyba perspektywy tego człowieka, który to robi. Dopiero się tak. to chyba widzi po czasie. Tak. Miałam tak z płytą Dekalog z Polski, gdzie po wydaniu pierwszej płyty Miło Było Pana Poznać właśnie czułam, że, że tak muszę zawalczyć, tu zagrać jakiś milion supportów, ale nie każdy chciał, tu poprosić, żeby mnie gdzieś może puścili w telewizji, ale przez przekleństwa zawsze to był ban, ban, ban i czułam potem, że dobra, to z tym Dekalogiem w takim razie jedziemy dalej, wydam kolejną płytę, bo kocham to robić i absolutnie nie mam żadnych oczekiwań i dopiero Rok po wydaniu płyty zobaczyłam, ile się zmieniło i że ona mi bardziej otworzyła jednak mimo wszystko jakieś drzwi. Yy, także myślę, że i teraz tak jest, że mimo tego, że jest mnie dużo i czuję sama, że spamuję, o, patrzcie, tips mi wypadł. To tak, a propos, właśnie mojego grania na gitarze, że do wywiadów mam tipsy. A do na gitarze. <laughs> no i czuję, że pewnie dopiero to zobaczę, jak już się to skończy. A ja mam takie Dobre poczucie, o. czy niedobre, że macie naprawdę dosyć podobną drogę i w ogóle gdzieś podobną energię i lubicie się przecież bardzo z Ralfem Kamińskim. Tak. Mm -hmm. a, I jesteście też takimi dwoma przykładami artystów, którzy. Są totalnie ofowi dla mnie i zupełnie inni i yy, jednak wydarliście się do mainstreamu jakimś cudem i zawładnęliście tym mainstreamem. I w ogóle to jak najlepsze jest wydarzył? to, bo wydaje mi się, że chyba nasza rozmowa już będzie przed tym wydarzeniem, a jak nawet po to nieważne, ale z Ralfem dojdzie do reunion, Fuzzi. do fuzji na Fryderykach, bo będziemy wykonywać nasz remix piosenki Pies i Suka. Mhm. A przecież i Ralf i ja za te nasze oddzielne single dostaliśmy bardzo po głowie, bo ludzie w jakiś sposób, szczególnie tak. Ralfa przy piosence Pies, tak. zjedli za to, że to jest głupia piosenka o. O, um, o bardzo prostym tekście, tak. gdzie to jest przecież głęboki tekst o miłości. I to samo było z moją suką, że wulgarny utwór, który y, jak to było, który ocenia właśnie y, społeczeństwo i, i mówi, co, co mamy robić, a co nie, a to właśnie na odwrót piosenka jest o tych oczekiwaniach. Więc my teraz z Ralfem łączymy siły i szykujemy y, to, coś szalonego. I cieszę się, bo ja go bardzo cenię. On Ciebie też zresztą mówił to tutaj u nas. Mm, i, jest, no, I czuję od Niego to wsparcie, że jest taką osobą też z tego świata muzycznego, która, y, która jest ciepła i otwarta i jak razem coś robimy, to tak od serca i mamy ten kontakt i uwielbiam Ralfa. A macie no. takie poczucie, że jesteście trochę tacy, no tak jak ty powiedziałeś, no nie mainstreamowi, okej, okay, ale że jesteście inni, no bo jesteście inni, no Ralf jest niepodobny do nikogo, ty jesteś niepodobna do nikogo, ze swoją twórczością i wyrażaniem się scenicznym, że ale trochę wiesz, w, tym, w tej inności się wspieracie. Też, no? ale też, że jesteście nie tylko muzykami, jesteście performerami Tak, 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 kompleksowymi. Chyba to, co widzę, jeżeli chodzi o podobieństwa, to to, że Ralf wszystko y, musi zrobić sam. Od y, kontroli nad kostiumami tak, dla zespołu, tak. po projekt świateł, horyzontu, aranże i ja też Chyba mam taki w środku dryg, że muszę. Po prostu, w sensie, y, może czasem jest to niepotrzebne, trzeba oddać innym ludziom też, y, żeby nie być cały czas subiektywnie tylko zapatrzonym w swoją wizję, ale to, że oboje mamy taką potrzebę, może gdzieś powoduje, że jesteśmy y, jako całość, jako projekt tacy odrębni. Ale ja nie umiem tak na siebie spojrzeć. Jak patrzę na Ralfa, to widzę, że też miał bardzo długą drogę tak. i że też chciał najpierw y, i w świecie aktorskim tej piosenki cały teatralnej i PPA, i to też były moje początki. Ja też tak zaczynałam, że byleby śpiewać yy, i byleby interpretować te swoje teksty. Myślę, że to chyba jest nas, nas łączy, ta długa droga. No, u niego występowała mama, u ciebie w teledysku wystąpił Też <grym> Ja się tak. wszystko. No, no i tak. to takie właśnie wsparcie rodziny, że, że widać, że Ralf z całym sercem w projekcie jest. I ja też staram się, jak buduję team. Nasi yy, chłopcy, którzy jeżdżą z nami na koncerty, to jest nasz od wielu lat jeden team z Polski. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, nie tylko to, co ja robię w klipach, w muzyce, ale też jacy ludzie są wokół tego, że my razem jesteśmy w tym sercem, że jak na przykład kiedyś się wydarzy taka sytuacja, że trzeba będzie zagrać gdzieś i nie będzie na to żadnego budżetu, to ja wiem, że team po prostu mówi jedziemy. No i tak było na przykład z supportem przed Coldplayem, że każdy się bardzo stresował, przeżywał i czułam, że to jest taka nasza największa rzecz, jaka nam się jako team przydarza w życiu i że wszyscy są sobie wdzięczni, że jesteśmy w tym razem i, yy, i tam ka każdy po prostu, no widać było, że traktujemy to jak swój własny taki też sukces, to jest, myślę, ważne. To jest super nie, ważne. mieć taki team. A też się wcielasz w jakąś postać, tak jak teraz Verotic Era, jest, czy to też pozwala ci się gdzieś uwolnić od tych kompleksów, że jednak e, ta Mary, ta Maria przed ołtarzem, którą teraz jesteś, suka i w ogóle to jest jednak jakaś postać nie do końca ty, która ci się pozwala tak obnażyć i... Tak, bo ja pomyślałam sobie tak. Mam niedługo, w sensie już jestem po trzydziestce, ale kiedy tworzyłam płytę Erotikera, niedługo będzie moja trzydziestka. Jawi mi się ona zawsze w, od wielu już lat w głowie jako nie wiem czemu przełomowy etap, że trzeba już ogarniać w życiu, że trzeba już właśnie być sobą, nie to mieć rosną. tych kompleksów i, i po prostu już być świadomym tego swojego ciała, a ja w dalszym ciągu nie byłam taka. I myślę sobie, to na tą trzydziestkę muszę przełamać bariery. I miałam właśnie lato przed wydaniem płyty Erotic Era, gdzie już piosenki były napisane już czekałam na, na wydanie, gdzie faktycznie poczułam, że ja wchodzę w tą rolę. Założyłam Tindera y, jako Ewa, bo Erotic Era Ewa y, i specjalnie jakby właśnie chciałam się wd wdrożyć trochę w ten, w ten świat takiej y, suki-i, która będzie uwodzić, podrywać i pojechałam na Open na cztery dni też z taką intencją, że wchodzę teraz w rolę tej Ewy, erotycznej e Ewy, która będzie zagadywać no ty, do że to facetów. ty wiesz, że jesteś erotyczną Ewą, ale publiczność wie, że to smery z Polski, czyli to no tak, też masz taką no. trudność trochę, bo to nie, nie idziesz do miejsca, w którym cię nie znają i możesz być kimś innym, tylko jednak do miejsca, gdzie wiedzą, że jesteś artystką. Ale no czy naprawdę. ty możesz zdradzić... Bo ale, poczekaj, są... jak, ale jak ale jestem ciekawa, to jak to podboję na tym. No właśnie, to jest, <laughs> co jest hit, że <laughs> nie udało mi się y, umówić z nikim, bo poczułam, że na tym kończy się moja erotyczna odwaga, odwaga. Ewy. Y, byłam oczywiście bardzo lotna w tych rozmowach, i było to super doświadczenie też zobaczyć, co tam się dzieje na tej aplikacji. Na pewno mnie to otworzyło, żeby napisać kolejną książkę, bo to są ciekawe rzeczy, chociaż wiem, że już wiele o tym książek było. 50 twarzy Tindera jest świetną książką, polecam. I co, I... ale to, co mnie nauczyło, to to, że właśnie często Myślimy, że, albo często ja myślę, że się nie podobam, że właśnie jestem tą taką jakąś skrytą, nieśmiałą osobą, a to y, okazuje się, że właśnie jak się ma taki wizerunek, bardzo, jaki ja miałam na tym Tinderze, erotyczny, w bikini się jest takim bezpośrednim, to się odstrasza ludzi. <głosy> <głosy> I to, to mnie na przykład nauczyło, że ta erotic era, to też, y, to też jest taki sygnał dla ludzi i widzę to teraz, że, że niektórzy myślą, że mogą być wobec mnie bardzo bezpośredni jak wydałam singiel Suka, w którym jestem w obcisłym gorsecie, pokazuję dużo ciała, no to zauważyłam, że wiele osób nie ma problemu, żeby się do mnie zwrócić w bardziej wulgarny sposób. I to są takie moje że... obserwacje, z którymi się nie do końca zgadzam. To, to jako przyzwolenie, tak? Tak. Okay. Więc jako eksperyment też było to ciekawe, no że przecież ja, jak schodzę z tej sceny, no to jestem w dalszym ciągu taką raczej spokojną Marysią. Marysia, która się zabije dzisiaj, jak tak, mój tytuł tak, książki. Tak, tak, tak. A ludzie przez to, że widzą może teraz właśnie ten wizerunek, Erotykowy, myślą, że spokojnie mogą do mnie powiedzieć różne rzeczy, i... rzeczy. Ale wiecie co? To jest takie, to jest straszne, bo to co mówisz to jest trochę jak e, ofiara gwałtu, która sama sobie jest dokładna, tak. bo zrozumiała za tak, krótką jest Tym hmm. bardziej, kiedy widzę takie komentarze jak, o, wyszła na scenę w majtkach, to pewnie jest łatwa", albo, czyli właśnie te, dokładnie takie ocenianie tak. poprzez wygląd i, i wkładanie nam w usta, że to my dałyśmy jakieś przyzwolenie, to mnie to tym bardziej triggeruje, żeby o tych tematach pisać. Tak. Nie wiem, mam jakąś taką potrzebę. Czy oczywiście ja tak nie myślę, to, to, tylko od razu mówię, żeby. No nie bo nie, u nas można zrozumieć, że to jest akceptowalne że ktoś może w ogóle tak powiedzieć. To jest no, to takie ciekawe, co powiedziałaś. A powiedz mi, bo nie wiem, szokujące. czy ty możesz to powiedzieć, bo pamiętam, że rozmawiałyśmy o tym prywatnie, ale nie wiem, czy ty publicznie o tym mówiłaś, z kim ty no. miałaś konsultacje wizerunkowe przy płycie? Była, to, to była w ogóle świetna sprawa, że kajak z wytwórnia mnie tak wdrożyła, żeby się troszkę bardziej otworzyć i doedukować, jeżeli chodzi o edukację seksualną i świat ten kinki BDSM, mhm. który dla mnie był może znany przez to, że bardzo lubiłam tą modę, tą, tą kulturę, ale jakby taka podszewka tego świata całego BDSM nie była mi aż tak znana. I Kajaks mnie umówił z dwiema specjalistkami. Pierwsza z nich to była pani Alicja Długołęcka, która jest psychologiem, seksu, seksuologiem i z nią miałam taką długą rozmowę o moich tekstach, w ogóle o tym temacie, o edukacji seksualnej w Polsce. Było to bardzo ciekawe, bo ona była wyzwolona, tak, że mnie aż onieśmielała <śmiewanie> i tym, jak mówiła właśnie o seksie, o, 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 o tym, jakie ma też, z jakimi się spotyka różnymi przypadkami ludzi zamkniętych, bardziej otwartych. A druga dziewczyna to była Lady Pers, czyli domina, która normalnie się zajmuje dominowaniem i <śmiewanie> jej Dominowanie. zawód właśnie na tym polega i opowiadała mi właśnie o świecie BDSM, o kulisach tego, skąd to się wzięło? Dlaczego lateks? Jakie I dlaczego są? lateks? Bo ze czasów II wojny światowej w. W wojsku z lateksu gumowe różne A, okay. rzeczy, czy rękawiczki, czy, czy, czy buty, czy, czy jakieś itemsy były, były na porządku dziennym i to gdzieś tam potem przeszło w tą kulturę też dominacji. dominacji. Polsce, tak. I ona mi też opowiadała o BHP, tego całego świata BDSM. Bardzo no, takie rzeczy dla mnie... Rzeczy. Ale to, A to takie bardzo profesjonalne przygotowanie, wiesz. Do, no, no mi to no, rozwaliło głowę, jak mi to Marysia kiedyś powiedziała. Nie pamiętam, o tym długo. Nawet chętnie bym więcej takich lekcji pobrała, no tylko też nie było wiadomo na to aż tak czasu, żeby żeby tutaj nie wiadomo jaką rewolucję robić, Ja po prostu też chciałam bardzo poznać trochę bardziej kulisy, żeby też tą żeby, żeby też z tą płytą robić po prostu, tak? Się, No tak, nie, nie, nie wjechać na jakieś pole minowe, bo przecież ja się na tym też nie znam, ja się tym fascynuję, ale ten świat to, to nie jest no mój. Bo ona, ona też świat. ci tłumaczyła na przykład, że e, jak to było, że jak masz gorset, to bez tej obroży, wyklucza, jak, o, o powiedz, mamy, proszę, bo to się wyklucza. Opowiedz, to też ciekawo. Lady Percy, jeżeli coś przekręciłam, to sorry, ale ona mi opowiadała właśnie o tym e, zróżnicowaniu, że jak jesteś osobą dominującą, dominą i się tak określasz, no to już nakładanie czegoś jak obroży. obroża, albo nie wiem, kaganiec, albo jakieś e, tego typu rzeczy jest e, sprzecznym sygnałem, bo po prostu mówisz, że jesteś uległa, nie możesz być uległa, będąc dominująca. I, I tak też w drugą stronę. Chyba, że się określasz jako i to, i to naraz, bo to już wchodzimy w, wiadomo w te szczegółowe definiowanie siebie, ale ona mnie uświadomiła, że ja błąd w moim wizerunku popełniłam, bo ja miałam i gorset i Obroże. A czemu? No bo mi się to podobało. <grywa> Wydawało mi się to modowo po prostu bardzo ciekawe, ale stwierdziłam, że też, że też jakby no nie będę yy, rezygnować z tego mojego luku, tylko na poczet tej definicji. No bo też ja też chcę po swojemu to robić, interpretować po swojemu. No tak artystycznie, że no, to jest jednak licencja brać trochę. Brać trochę z tego, a nie zaraz być ekspertem, mm, bo nie będę no tak, i nie no. byłam od tych spraw ekspertem. No a BHP jeszcze co o. Na przykład ciekawostki typu. Jeżeli chodzi o wiązanie komuś rąk, to żeby uważać i nie robić tego w taki sposób, żeby, żeby się coś tutaj wydarzyło z żyłą, czy gdzie można uderzyć, gdzie nie można, że twarz jest. Jak bić, żeby nie było widać? Brzydki żart, przepraszam. <laughs> ponąć z mydłem w skarpetkach, nie powiedziałam. Bujaj. <laughs> twarz jako nienaruszalna, też część. Mhm. Takie ciekawostki, które nie wiem, czy mnie to kręciło, szczerze mówiąc, ale dobrze było poznać te rzeczy. Fascynujące, że są takie światy, no. nie? do których my jakoś nie, nie wiem, że nie mamy dostępu, albo po prostu nie myślimy. O... Czy po prostu nie byłaś zainteresowana nie, dostępem do, do, do tego świata? Pory. Myślę, że to, myślę, że to o to pory. chodzi. Ale to samo Ziem. miałam, y, kiedy właśnie Lady Pers mi opowiadała, że są miejsca, y, gdzie można właśnie pojechać, y, żeby ktoś cię zdominował. Kiedy zaczęłam o tym grubiej myśleć, to y, doszłam do wniosku, że mnie to też nie do końca kręci już tak na 100%. To, co mnie kręci, to te wyzwolenie, ten wizerunek, y, aspekt modowy i może to, że to jest świat ludzi którzy naprawdę no, mają odwagę, ale już tak seksualnie na przykład nie, nie, nie czułam, że ja chcę w to wejść na 100%. Dlatego też ten projekt mówi o tym, że czujmy tą erotykę po swojemu. Ta erotyka dla każdego znaczy coś innego to ja mówię ludziom, przyjdźcie na koncert ubrani seksi. No i potem widzę, jedni biorą to tak no, jeden do jeden, stereotypowo sexy Dziewczyny przychodzą na koncert na przykład w body, w y, wysokich butach. i No i jest to taki typowy, y, seksowny look, a są też osoby, które kompletnie są zakryte od stóp do głów, ale dla nich to jest pojęcie bycia To fajna obserwacja wtedy, jak. jak, no. jak jak ludzie czytają ten tak. komunikat jak i później go tak. A dla mnie na tej płycie była duża chęć, żeby ten seks brać właśnie jeden do jeden, czyli obcas, gorset, bo tak po prostu miałam ochotę na tą trzydziestkę siebie gdzieś tam wyobrazić i przełamać jakieś też no, te wszystkie bariery w wełbie. No i skończyłaś tą trzydziestkę i jak się teraz czujesz jako e, 30. Plus, <głos》<głos> <powoli>. <głos> <głos> że właśnie to, co zawsze powtarzała mi moja mama, że pamiętaj po trzydziestce, czy tam właśnie jakieś. Im, im się jest starszym, tym więcej rzeczy się bierze na luźno i ma się mniej gorącą głowę i ja to widzę i może też dlatego się mniej tymi komentarzami przyjmuję, może umiem zmienić tą perspektywę. Na pewno jestem pewniejsza siebie i mam więcej rzeczy w dupie. I to mnie ci. To, to jest chyba bardzo dobre podejście. Natomiast wspominałeś wcześniej o tym postanowieniu przy płycie, że chciałabyś spróbować rzeczy, których nie robiłaś. Mhm. Co jeszcze udało Ci się zrealizować? Co jest, jeszcze jest na Twojej liście? Jakie rzeczy się pojawiły? Bardzo bałam się y, kiedyś y, chodzić gdzieś sama, nawet do restauracji w Warszawie, pójść samemu. Dla mnie to było wyzwanie. Postanowiłam, że polecę do Nowego Jorku sama, na w sensie przed 30, ale w, w ramach tej 30. Triggerem co prawda była akcja Spotify'a, bo oni wspierają kobiety w takim projekcie i co miesiąc mm -hmm. wyświetlają na, na Times, Times Square. Square ich zdjęcia i pomyślałam sobie, że skoro... Skoro ja zostałam wzięta do tego projektu, to może to jest dla mnie takie właśnie taki znak, żeby spełnić po pierwsze marzenie wyjazdu do Nowego Jorku, bo studiowałam amerykanistykę i nie byłam nigdy w Stanach. Brawo ja. To jeszcze pojechać samemu na obcy kontynent, samemu, gdzie ja się po prostu bałam wcześniej pójść w centrum. Dobrze, że język miał wiesz? Wyzwalające czy paraliżujące? Dla mnie wyzwalające. To jest jak taka misja właśnie po, po zrobienia czegoś. Na przykład bardzo się boisz, właśnie nie wiem, zjeść czegoś dziwnego i robisz to, i potem myślisz sobie, pff, nic mnie już nie, nie zaskoczy. Więc to było to, co jeszcze z takich rzeczy nowych. No bo zapisałam się na Poldens ale wiem, że jest to bardzo trudna sztuka, hmm. tańca, <laughs> gimnastyki, i tym bardziej, jak teraz ktoś. Gdzieś tam ma pojęcie o tym sporcie, że to jest wulgarna undergroundowa z klubu GoGo -Go sprawa, to mam ochotę tak po prostu się rzucić do gardła i powiedzieć, to zapraszam Cię na trening idź, sprawdź, co nie jest to, to jest strasznie trudne, odpuściłam. Czyli hajsu z tego nie będzie. <laughs> Zagrałam w jednym klipie na taki karkołomny taniec na, na róże wykonałam exodens, tak zwany, czyli połączenie Poldens z tańcem seksownym na ziemi. Na razie mi wystarczy, ale to były takie moje różne eksperymenty. Zaczęłam się uczyć przez chwilę włoskiego, ale już przestałam. Ja się uczę. <grymio> tak? Ty się uczysz włoskiego teraz? Nie wiedziałam. Parliamo Italiano pizza pasta pepperoni. No. <grymio> A powiedz mi, ty, miewasz jeszcze jakieś takie momenty zwątpienia, e, albo jakiś taki gorszy dzień, gdzie po prostu masz wrażenie, że nic nie ma sensu? Mimo, że wszystko się dzieje dobrze? Mam. Wracam wtedy znowu do tych myśli czarnych z książki, o których dużo pisałam i dochodzę do wniosku, że nieważne, ile się w życiu marzeń spełnia, ile się fajnych rzeczy dzieje, to, to tak samo można potem z powrotem wpaść w ten dół i nie widzieć tego, nie dostrzegać, nie doceniać i że to jest po prostu okropne. Ile trzeba w życiu z tym walczyć, z samym sobą. I zawsze sobie wtedy myślę... Że moja mama by mnie wtedy w tyłek kopnęła mu i powiedziała: No zobacz, że życie jest piękne, doceni to, co masz, a nie się e, czasem tak zamykam, ale e, no mam tak. A często ci się zdarza odwoływać właśnie w swojej własnej głowie, do tego, co mówiła do ciebie twoja mama, no bo no ty te też miałyście nieprawdopodobnie silną więź mm -hmm. i, i no, to była dla ciebie ogromna strata. Moim dużym marzeniem jest, e, żeby na przykład tak na chwilkę móc jej powiedzieć: Chodź, mama na koncert, zobacz, bo pamiętam, że jak grałam w zespołach rokowych w gimnazjum czy tam w liceum, moja mama. Przy Przechodziła z banerami w czerwonej szmince, z obcasami i krzyczała w pierwszym rzędzie. Mary, jedziesz! A ja się wstydziłam. Było mi głupio przed moimi kolegami z liceum, którzy byli, wiadomo, dla mnie jakimś takim wtedy wyluzowanym autorytetem, a że mama na koncercie. I teraz oddałabym po prostu wszystko, wszystko. żeby ona chociaż raz mogła z tym banerem w tej czerwonej szmince stanąć w tym pierwszym rzędzie. Więc oczywiście przypominam sobie. Bardzo dużo jej słów, ale ona też miała taki, mm, taką fajną tradycję, że na każde urodziny czy święta pisała karteczki, więc ja mam dużo zapisane też od niej. Tu mam tatuaż z jej pismem, kocham, to jest ona. No i to mi, to mi pomaga, żeby ona była w moim życiu cały czas. Mm, Jezus. Zruszyłam się trochę. No weź, Gabi. Mm. No ale mama daje taką właśnie z tyłu głowy też y, może przez to, że była wyzwolona, mama była zawsze na plaży topless, chodziła w stringach i ta erotyka przez to nie jest mi wstydliwym tematem. Myślę, że to jest waż ważne. Kurczę, niesamowitą postacią była twoja mama. Była, no. To... O ona miała na imię Ewa, więc może stąd ja byłam tą erotyk Ewą na Tinderze. No może tak być, <laughs> może tak być. No, niesamowite. Mm. Tak, ja też się. Um... Masz... <śmiech> <śmiech> nie spodziewałam się takiego finiszu. <laughs> Tak, wszystkie nas to chyba wybiło. <coughs> o. Dobra, social media może. Jak są ważne. <coughs> co social media? media to jest takie twoj, twoje miejsce, gdzie ty masz kontakt z ludźmi. My, wiesz co, też myślałam to tym, jak mówiłaś o tych komentarzach, ale te komentarze mhm. pojawiają się na twoich socialach? Znaczy, że to są ludzie, którzy cię obserwują, piszą, czy którzy wchodzą specjalnie, żeby zostawić jakiś durny komentarz? Nie czytam nigdy komentarzy spoza moich mm -hmm. social mediów, na jakich, w jakichś artykułach, no, tak. pod artykułami, ale na to moich... To jest bardzo zdrowa zasada, tak, tak mam. No, bo to... No nie, nie, no, wiemy wszyscy, że to jest studnia bez dna, ale na moich social mediach uwielbiam czytać komentarze i właśnie od momentu płyty Erotic Era za, zaczęło się tam pojawiać też dużo hejterskich komentarzy, których ja wcześniej na przykład nie miałam na swoich profilach społecznościowych jakiś taki napływ osób, które widzę, że nie są ymm, moimi docelowymi słuchaczami, tylko przypadkowymi ludźmi, którzy zobaczyli urywek na przykład piosenki Suka albo zobaczyli moje zdjęcie w gorsecie na scenie i na podstawie tego już od razu się i napisali jakiś okropny komentarz i takich przypływów miałam dużo w to lato, kiedy właśnie jeździłam ymm, po różnych miastach festiwalach, byłam na przykład na festiwalu Rokowizna, gdzie wiem, że przyszło bardzo dużo osób, które kompletnie nie słuchają moich muzy, tylko są team Kazik, bo widziałam t-shirty z napisem tak, Iron nie, Maiden Kazik i tak dalej. Inne flow, A ja tam z moją elektroniką, z tą gołą dupą, z, tym, z tymi tekstami feministycznymi i czułam, że dla niektórych jest to nie osadzony w żadnym kontekście i niezrozumiany, mhm. i to generuje takie różne komentarze. Yy, więc czytam, ale też ostatnio usłyszałam coś, co mnie tak zdziwiło: yy, że fani po jednym z koncertów yy, rozmawiają między sobą, i nasz yy, reżyser dźwięku yy, usłyszał, że yy, a, bo Mary sobie tam nie wrzuca, ktoś na pewno za nią to obsługuje. I Tak sobie myślę, jak to? Przecież ja to już robię. właśnie nie wyobrażam sobie oddać tego komuś. Nie wiem, no niektórzy ludzie mają asystentów, bo pewnie potrzebują, ale ja lubię to. Czy Lubisz ten kontakt? Tak, ten, ten mi się to naprawdę podoba, to czytanie czasem tych wiadomości, które są czasem głupie, śmieszne, memy albo zwierzenia. Wiadomo, że nie, nie da się wszystkiego czytać, ale ja to lubię. To sprawia ja też to lubię, radość. ale muszę mieć dzień na to. <grym <grym tak, to ty może na to dnia. Dnia. Ja czasami jak ty na przykład na się, się na ty przy, przy tych y, trójkątowych naszych Ale rzeczach. mam też zasadę nie odpisywać na hejty, no bo w sensie, na, na, no bo czasem moja natura jest taka, skorpion by chciał tam napisać, a to... <grymne> ale no, nie chcę tego robić, bo po pierwsze to jest generowanie znowu tej złej, jakiejś takiej jadowitej energii, a po drugie po też, to po chyba też... Spirala się nakręca, no bo to taak. też jakby nie przetłumaczysz takiej no osobie, się, mam znaczy, wrażenie. Ja staram się opisuję, ale staram się jednak tak żartem trochę uśmiechać. Um, <grymne> <coś. grymne> czasami tak robisz. Lubię Magda Gesterta, to że czasem potrafiła się napisać tak coś, co ja bym chciała napisać, ale tego nie robię. <grymne> Ale nie ma bardzo, tego że Robisz, że wszystko jest przed tobą, w kontekście po prostu wyzwolenia i rozplątanego języka, to na 100%. Chociaż ralska Miejski ma też czasem właśnie a propos yy, tych haterów taki styl, że na Twitterze dzieli się cytatem yy, to jest super, i zdjęciem profilowym tak, tej tak. osoby. Uważam, no to, to ja jest uważam, wspaniałe. że to jest najlepsza opcja, tak. Ever. Naprawdę, bo ludzie mają takie poczucie, że im wszystko wolno, bo tak. gdzieś giną w tej masie. Nie giną w tej masie, naprawdę każdego indywidualnie można wyciągnąć i na świeczniku stawić. Na no. świeczniku. Znaczy, Więc... Jak coś, zwłaszcza, słuchać, na no, nieakceptowalne, bo on wrzuca, już. Takie rzeczy, które po prostu nie powinny nigdy no, mieć miejsca w wiem. naszej rzeczywistości. A więc tak. To zahaczyłyśmy o temat Ralfa Kamińskiego, ale ogólnie branża muzyczna mhm. polska no też y, jawi się różnymi kolorami mhm. i tak dalej, i tak dalej. Jak tobie się zmieniały relacje z różnymi ludźmi i w ogóle z branżą, tak szeroko pojętą? Bo mm, i można dostać dużo wsparcia, ale też często są sytuacje nieprzyjemne. Wiadomo, że to się mhm. zmienia w miarę upływu czasu i pozycji, ale jak ty postrzegasz swoją własną drogę i relacje z branżą, właśnie? Miałam od początku poczucie, że jestem z boku, kiedy są jakieś eventy, to ja tak rzadziej na to chodziłam i nie byłam nigdy w tej tak zwanej melanżowej elicie naszej branży, bo wiadomo, że czasem się spotykają wszyscy na tych bankietach i, 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 i tworzy się jakaś powiedzmy tam przyjaźń między ludźmi. Ja się czułam zawsze przez tą swoją nieśmiałość od początku od płyty Miło było pana poznać, że ja tych ludzi wszystkich kojarzę z internetu, wiem kim są, ale nie jestem z nimi w żaden sposób zakumplowana, więc nie miałam Miałam też okazji czy dostać miłego feedbacku, czy, czy też jakiejś, nie wiem, jakiegoś zgrzytu na samym początku i zauważyłam, że potem to jest też jakiś sposób, że. Um... Jak kogoś chcę poznać bliżej, tak jak Ralfa, no to jeżeli się to udało, to super, ale tak to ja nie mam w zasadzie tak, do, takiego kontaktu przyjacielskiego z, z wieloma osobami z branży. No to dziwne, ja bym pomyślała, patrząc ilu chłopaków wystąpiło u ciebie w Polskie Chłopaki w teledysku, to jednak, że cię lubią. Ale na piwo z nimi nie chodzę i właśnie Aha. do tego chciałam też y, pić, do tych polskich chłopaków, że dopiero przy tym klipie, Zorientowałam się, że mimo tego, że ja właśnie no, kojarzę się z tymi ludźmi, zamienimy słowo, no ale nie jesteśmy mm, prywatnie wszyscy codziennie na kawie, to to, że oni się wszyscy zgodzili, yy, poświęcili swój też taki czas w sumie prywatny, no bo myśmy ich łapali w różnych momentach, to mi dało do myślenia, kurde, yy, może jednak, w... ja nie jestem aż takim outsiderem, tak jak mi się wydawało, że właśnie nie chodzę na te wszystkie spędy, nie, nie jakby, nie, nie, nie przyjaźnię się z tymi ludźmi, a jednak jakby jakieś takie wsparcie jest mm -hmm to to mnie podbudowało i jakoś tak też zbliżyło. Ja nie czuję czegoś takiego, żebym ja miała na razie złe doświadczenia, ale wiem, że to jakby pewnie się różne rzeczy okażą. Na razie nie miałam z nikim. Jakichś takich rzeczy, żeby ktoś mi odmówił, czy powiedział właśnie, o, nie zagram w tym klipie. I to było bardzo miłe, że tam się zgodzili wszyscy, tylko nie każdy mógł czasowo. No tak, to no tak bo to duże przedsięwzięcie. W <grym> ogóle fajnie, ten klip wyszedł. Fajne no, śmiesznie. I to robił jeden człowiek, Michał Sierakowski, który zjeździł przez dwa tygodnie całą Warszawę, żeby złapać tych gamoni, że tak powiem, kolokwialnie. I śmiesznie, że, że, że to się udało też w zasadzie w takich ich prywatnych sytuacjach. Marcin Prokop akurat zmieniał opony w serwisie i go złapaliśmy, i mamy super ujęcia z warsztatu, gdzie to jakby do niego pasuje, bo on uwielbia motoryzację i tak dalej, i tak dalej, więc było, była to kwestia przypadku. No żałuję, że się z Borysowiczem nie udało, bo nawet dograł gitarę, oh. taką sam zaproponował, że dogra takie dodatki, ale przez to, że czasowo nie mógł wziąć udziału w klipie, no to trzeba było zrezygnować ze wszystkiego. A to no, szkoda. Szkoda, to szkoda, no bo to no, byłoby bo to świetne. To było <laughs> Ta legenda tak. polskiego roku. A my <laughs> miałyśmy Pana Sewicza, Janusza. O, tak, no właśnie, tak, no, tak, to tak, jest tak, super tak. doświadczenie. No ale właśnie a propos przyjaźni, no to tak najbliżej czuję się z Ralfem, tak prywatnie po prostu. Tak, tak. Wy bywacie takimi popuszkami, trochę nierozłączkami tak. przy różnych eventach, To rzeczywiście, ale to, to fajnie u was wychodzi, naprawdę pasujecie do siebie właśnie w tej takiej trochę odmienności. Oczywiście czym jest ta odmienność, no ale może unikalności. Mhm. O, może to jest lepsze słowo, rzeczywiście w tym kontekście. Czy my będziemy jeszcze przed fryderykami, czy już po? No właśnie. Właśnie. Przed. Przed. E, li, liczysz na fryderyka albo więcej? W kategorii Album Roku Pop obok Darii Zawiałow z dziewczyną Pop. Hmm. Zastanówmy się. Ja szczerze mówiąc się bardzo zaskoczyłam, bo ja się zawsze y, widziałam w elektronice. I pierwsze moje dwie płyty były y, w tej kategorii nominowane i mnie to cieszyło. A to... najbardziej elektroniczna płyta? Jest, <laughs> Nie jest. Tak, a to jest stop. właśnie najbardziej elektroniczna płyta. Przecież Nowe Ecos robi to wszystko na syntezatorach z taką myślą moderat, właśnie Daft Punk. I tu nagle Album Roku Pop. Myślę, że... No, nie udało mi się zdobyć żadnego Fryderyka przez już cztery projekty, bo mam ze sobą cztery projekty, mimo że każdy był nominowany, więc czy ja teraz liczę? Raczej mam takie podejście, że pewnie znowu się to nie uda. A może artystka roku? Może artystka roku, ale też tam są super dziewczyny i co? I ja się cieszę, że i tak na tych Fryderykach tam będę z lodówki wyglądała jednej i drugiej, bo występ i prowadzenie no to będą takie dla mnie w ogóle. Dosyć szalone połączenia światów. Jeszcze tego nie miałam, bo wydaje mi się, że to będzie stresujące, że z tej strony z tyłu głowy trzeba. No ale przynajmniej doświadczenie, bo już Fryderyki prowadziłeś do tak, no i były Wspaniała... to szczerze mówiąc, że też raz e, prowadziłam e, z tobą i, e, i, u, i uważam zupełnie szczerze, że to wasze. To był rok, rok wcześniej, chyba, tak? Rok wcześniej Boś, były, tak, było, tak. Było najlepsze tak Fryderyki. I To no był i rzeczywiście w w to był najlepszy, najlepszy skład, absolutnie. Kurde. To Była taka przełomowa gala, tak naprawdę. No bo chyba był luz taki duży w tym wszystkim, przynajmniej ja tak to czułam, że to możemy wszystko. Się lubimy, no to to też jest zupełnie. No ale no. my też się lubimy, no, tylko że u nas też był ten skład jeszcze bardziej rozbudowany w tym naszym roku, chyba. Tak, uważam, że to nasze akurat nie były najbardziej udane, ale o, Wolałam te wasze. Ja no, chyba tak. ich nie oglądałam Jakoś... do końca, bo nie. coś wtedy miałam, ale pamiętam też, że mnie to, co rozluźniło, to to, że Fryderyki są o tyle y, takim moim światem, że prawie wszystkich się tam kojarzy z tych nominowanych i zapowiadanie ich jest jakieś takie tak, faktycznie też, tak, bardzo tak, tak. odsypane. Tak tak, no, tak, 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 Więc tak, cieszę się, tak. że w tym roku też, też tak będzie, plus ten występ, więc jakby miała być jeszcze nagroda y, i Fryderyk odbierany, no to, to już chyba byłoby za dużo dla mnie. Szałciki A czy byłaby Może... no, wiadomo, w tobie, w tobie. E, mam już kreację przygotowaną na ewentualny odbiór, <laughs> ale też nie mam tak, czy że będą liczę, że jakieś... musi być. Nie. A, że nie, nie musi. A czy ta kreacja będzie miała jakieś genitalia? Będzie miała element Skorpiona, bo mam jeden utwór Skorpion na płycie i teraz idę w Skorpiony. Mówię, to, Cześć, jakieś... to jest taki Skorpion, którego wrzuciłaś ostatnio, taki złoty Skorpion. Nie. Coś w tym stylu. Okay. Ale to w ogóle mi tak nie pasujesz do Skorpiona, bo ja znam A, parę widzisz? Skorpionów i to w ogóle mi jakoś tak nie... Nie rezonuje z Tobą ten znak, Zodiaku. Bo za. Bo o, a czemu? No bo jesteś taka za fajna. A bo to bo I Skorpiony to straszliwe mendy, jak, jak sama mówię na płycie. Yy, no, pff, może po prostu sprawiam wrażenie takie. Nie, no nie wiem. Ale wracając jeszcze do tych nominacji, no to ja też zauważyłam, no bo każda płyta, jak mówię, miała tą nominację i się nie udało zgarnąć Fryderyka, no że nie przeszkodziło mi to, żeby tam dalej grać, spełniać marzenia, więc po prostu też nie będę płakać, jak to się nie zdarzy. Miley Cyrus ostatnio zdobyła dopiero pierwszego to, ale to było pierwszą nagrodę Grammy. absolutnie to, co ona tam wykonała, tak. było świetne. No tak. i ona właśnie w tej fryzurze I just won my first Grammy! Woo! I ten no. luz był od niej bardzo wyczuwalny. Więc jakby mi się kiedyś udało Fryderyka zdobyć, no to już jest takie właśnie podejście tak wyluzowane do tego, że też coś, może powiem, głupiego. No to tego ci totalnie życzymy, naprawdę. Chyba ja będę na to czekać. No zobaczymy, ale mm, a propos właśnie jeszcze branży i wszystkiego, no to też dziewczyny, które są nominowane w tej Artysty Roku, czy właśnie, nie wiem, Daria z albumem y, Dziewczyna Pop, y, no to, to myślę, że że super być w, te, w tym gronie. Teraz też z Darią grałam koncert gościnnie. No i tak, mimo tego, że się może na co dzień nie kumplujemy, no to czuję takie właśnie wsparcie i bardzo mi się podoba to, co, to, co ona robi i wiele innych artystek, że to jest takie na skalę światową. One teraz, czy Sanach, czy Daria Zawiałow, czy Kwiat Jabłoni mają trasy po halach. I to jest wow. To, no w ogóle im się tak rozwinęły przecież kariery. One też na samym początku walczyły, próbowały hmm. się przebić i, i tak im to po prostu poszło do przodu. Więc ja wierzę w to, że tak, nie dość, że teraz jak byłam do Nowym Jorku i usłyszałam od dziewczyn, no to na, widzimy się za rok na koncertach twoich, mówię, yeah, of course, to że jakby dla nas, dla ludzi właśnie z Polski jest coraz więcej możliwości, że te produkcje, na przykład produkcja Darii zawiało w, z płytą Dziewczyna Pop na maksa światowa. Ja wolę erotykę, mówię wam zupełnie szczerze, ale to taka o. moja uwaga. <laughs> Czyli twój głos już mam. <laughs> twój, tak, to absolu absolutnie, ale... A ty masz pomysł już na kolejną postać? Tak. Jaką będziesz kreować Mam takie, to jest chyba złe, że jak się wy, wydaje, w moim przypadku, projekt, to ja już głową jest, jestem na takim haju, że ten projekt się wydaje, że się dzieje, że już myślę, o, to kolejne będzie to, a to trzeba się pohamować, okay. żeby skupić się na teraz promocji, no, tak na byciu w tej, tej roli. Więc jak wydaliśmy Erotic Era, to ja już z Nowy kołysem się umawiałam na nagrania oczywiście nowej płyty, już nowe pomysły, ale przystopowaliśmy. Pomysł jest, ale wiem też, że to będzie ewoluowało, trzeba sobie dać oddech. chciałam też spróbować napisać drugą Książkę, bo to była fajne doświadczenie no, właśnie. O to chciałam Cię zapytać, bo książka świetna myślę, że rezonowała z wieloma e, osobami. Plus cały spektakl, który mm. przygotowałaś, był naprawdę rewelacyjny, i to przełożenie takie na scenę e, trochę teatralną, jakby nie patrzeć, muzykalową też było fenomenalne moim zdaniem. I... Dziękuję. To był bardzo taki unikatowy projekt, bo mało zagraliśmy tych koncertów i one się już nigdy nie powtórzą. No, Już nie ale z tym. To, to jest było... dla mnie taka nowość. To było mocne, więc myślałaś o powrocie, ale nie tego konkretnego projektu tylko właśnie tak jak mówisz, że książkę napisać, ale znowu to przełożyć na Myślałam. Na coś. bo to było dla mnie coś bardzo wyzwalającego, że teoretycznie gram coś jak koncert, co właśnie koncertem nie jest, no bo jest to trochę teatr, trochę jakiś monodram, trochę nie wiadomo co i to yy, to jest zupełnie inne zderzenie z publicznością, bo ludzie właśnie przychodzili na siedzące koncerty, nie odzywali się przez całą godzinę czy tam półtorej, gdzie versus koncerty non-stop Harmider to było naprawdę dla mnie doświadczenie w, w, w inne i fajne też i chciałabym wydać książkę i znowu coś takiego zorganizować. Natomiast wiem, że to jest duża... No, trzeba bardzo taki projekt przemyśleć, a, a jednak dla mnie muza jest najważniejsza, więc zobaczymy, czy po prostu uda mi się coś takiego znowu wymyślić godzin w dobie. <noise> ale fajnie by było. No to było świetne jeździć z tą książką. To ja tego nie widziałam. Ja tam książka, książkę, ale nie widziałam. A ty była, widziałaś? Widziałam, tak. No, tak było. No, mieliśmy fajną było. tą produkcję, taką większą niż koncerty, bo była i scenografia okay. i mieliśmy wizualne. To było świetne. No ale też y no, nie mogłam z tym wszędzie jeździć, bo to była bardzo kosztowna dla nas produkcja. Zagraliśmy kilka... Y Chyba dziesięć tych lojwaków, i, i zostało w pamięci. Świetne to było. Świetne. A macie to gdzieś zarejestrowane? tak Mamy, no ale, ale nie tak, żeby wydać. I... No to Na pamiątkę mówię. Po na prostu. pamiątkę. No to zawsze możesz do tego wrócić. No. To, to, to był nie. mój pierwszy raz wtedy, kiedy wyszłam na scenę w Body Cielistym, bo chciałam właśnie ten rozdział Fautka-Fopautka tak jeden do jeden przełożyć. Z daleka to wyglądało, jakbym wyszła naga. To mi dużo dało bardzo do myślenia. Widzisz to, co się dzieje wokół kobiet, wokół mm. dyskusji o aborcji i tak dalej. Co ty myślisz, jak ty się w tym odnajdujesz? I. Um, no właśnie co, co? ostatnio właśnie znowu o tym rozmawiałam w wywiadzie, bo to było świeżo po tym y, proteście dla Lizy tak. y, i tym krzyku kobiet, na tak. którym nie mogłam być ale widziałam to wszystko w internecie i było to przejmujące i wiem, że gdybym mogła pójść, to bym poszła się wydrzeć, bo, bo mnie to też y, no, w dalszym ciągu wkurza i porusza i powiem ci tylko przerwa, że byłam w Dzień Kobiet w tej bramie, zatrzymałam się, żeby zostawić y, kwiatki mm -hmm. i y, y, jest to znaczy, jak staniesz tam, to jest. Porażające. Porażające hmm. doświadczenie, tak. No i to się dzieje tak na porządku dziennym, ale zadano mi wtedy pytanie, czy ja się przez to czuję niebezpiecznie. No i tak sobie myślę, że te, teoretycznie. Yy... Nie da się powiedzieć, że to, to, to jedno wydarzenie nagle teraz zmienia, że, że totalnie mój świat jest o 180% inny, bo przecież już od wielu lat się właśnie obserwuje takie sytuacje, i jak była pandemia, byłyśmy wszystkie na strajku mm -hmm. kobiet y, czy temat aborcji, o, którą, o, o, i o wolność słowa, i o wolność wyboru, o, o, którym cały czas, o którym cały czas rozmawiamy i musimy o to prosić. No to jest taka w zasadzie rzecz, z którą czuję, że cały czas musimy się borykać i o tym y, i o to walczyć, i o to zabiegać. Aż więc... to się politykami, czy jeszcze no, dajesz im szansę? Daję jeszcze szansę, daje szansę na to, że może też będzie inaczej wyglądać telewizja, TVP. Obserwuję to, jestem ciekawa, nie nastawiam się od razu z góry źle ale wiem, że jeżeli nie będzie mi się podobało, to będę o tym głośno mhm. mówić i, i, i jestem ciekawa bardzo. No Już w jakimś sensie wygląda inaczej, przynajmniej na tym poziomie kultury. W TVP Kultura ostatnio tak. wystąpiłaś na gali Olśnienia, czyli ta kultura wraca do TVP, co też jest... Wracaj. to zaproszenie przyjęłam też z taką ciekawością, no bo gala Onetu Olśnienia raz, że była dla mnie znacząca we wcześniejszych latach też, bo, bo zawsze podobało mi się to, jakie tam projekty wyróżniają mhm. i jak to wygląda, no to dwa w tym roku była nominacja w kategorii Muzyka Popularna no więc jakby występ, występ tam wydawał mi się bardzo spójny, logiczny i y, y, y to, że to było transmitowane i na Onecie i właśnie przez TVP Kultura była dla mnie, było dla mnie też takim testem, nowością, jak to będzie, jaki będzie odbiór, bo wiem, że wcześniej mówiłam, że, że za rządów PiS ja w TVP nie wystąpię, nie ma opcji. Mówiłam to głośno i teraz się to zmienia i też obserwuję. Może Eurowizja kiedyś, ale nie, nie wiem. A, na razie tego Cieszynko. nie czuję. No. no, to zobaczymy, jak to się mówi, sytuacja jest dynamiczna. Ale jak będzie trzeba znowu wejść na ulicę w sprawie tej aborcji, wolności słowa, no to ja to zrobię. W ogóle czuję w tej erotik że mam taką piosenkę Smutasy i kutasy na koniec płyty. Z jednej strony jest to piosenka kierowana mm, po prostu do, 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 do ex, do mężczyzn, którzy złamali serce, się zachowali nie tak. A z drugiej strony, jak ja ją śpiewam, to myślę o naszych niektórych politykach. Więc to takie dla mnie jest mocne przeżycie śpiewać ten numer. Może puścimy im na koniec. Jestem, jakby właśnie wyszła z piekła, bo mam wrażenie, że takie uczucia mi towarzyszyły na tym strajku kobiet na przykład, ten tekst o wściekłości. No ale cały czas mówimy o twoich występach, koncertach i tak dalej, co w planach? Trasa. Jestem w trakcie trasy i dla mnie to jest nowość, że zwiedzamy miasta, w których nigdy wcześniej nie byłam. Jesienią zagraliśmy w tych takich moich zaznajomionych, gdzie już miałam okazję poznać publikę. Teraz był Kalisz, ale będzie Zielona Góra, Opole, Wodzisław Śląski też. I to są takie miejsca, gdzie na przykład przyjeżdżamy i jest ten mój plakat ze strojem waginy różowej, Erotic era, merys Polski, a miejsca siedzące, i sobie myślę jak to będzie z tą naszą muzą elektroniczną, rejwową, kiedy ludzie mają przyjść i siedzieć. A okazuje się, że dla ludzi jest to jakby wystarczający sygnał erotic era, ta muza, żeby przyjść i stać i, i, i nas tak już Czyli powitać. Po nowojorsku. po nowojorsku. Po nowojorsku. Dlatego mówię, że wierzę w to, że jakoś my się też tak otworzymy na, na, taki, na takie szaleństwo w tej publiczności. A lubisz być w trasie? Uwielbiam. Teraz dwa miesiące byłam właśnie y, w programie. Cały czas y, też na wielkiej adrenalinie. Natomiast po dwóch miesiącach, jak wsiadłam do i pojechaliśmy do tego Wrocławia czy Wodzisławia Śląskiego, to poczułam, Boże, jak ja za tym tęskniłam. Ja to kocham po prostu. Nie wiem, jak można mówić, że na przykład trasa jest męcząca. Dla mnie to jest żywiołów. No to jest ta adrenalina, która też cię bardzo kręci. Nie mam wrażenie, że to, to, to jednak też cię bardzo ciągnie. Plus ty jesteś zwierzęciem scenicznym, to jest twoje miejsce i życzymy ci tego, żebyś jak najwięcej miejsc odwiedzała i miała najwspanialsze trasy koncertowe. Dziękuję. I żebyś miała takie budżety na te trasy, Stabione. żeby po prostu żeby było zawsze tak, jak chcesz. Tancerki, diody i przede wszystkim tak. fajerwerki. Ale tak, Dokładnie. zapraszam. Może nie ma laserów i e, innych Bo rzeczy, tak. ale jesteśmy my. <laughs> zapraszam. To była to fajna rozmowa. Bardzo dziękujemy.